Cześć, witajcie, kanał Retrogulasz, z tej strony Lemon i Młody. Dzisiaj na kanale mamy dwóch gości specjalnych, jest to Iridar i Mario. Witajcie się, panowie. Oni są gośćmi na naszym kanale, a my gościmy fizycznie u Iridara. I tak żeśmy sobie pomyśleli, że jak już tutaj do czterech jedziemy, to można by było zagrać sobie na Amidze coś, co graliśmy prawie 25 lat temu, Marcin, myślę, nie? Nie, połamaliśmy na tym chyba więcej ekstensji. Tak, tak. Zagramy dzisiaj w Mega Blast, polską produkcję od laboratorium komputerowego Avalon, produkcja z 1995 roku. Powiedz może, cóż to jest za gra? No jest to taki klon Bombermana, Dyna Blaster, jak to tak zwał. Jedyna różnica jest taka, że nie ma w ogóle kampanii na jednego gracza. Jest głównie nastawiona ta gra na multiplayer. Za to jest rozgrywka w porównaniu do Bombermana jest zdecydowanie bardziej urozmaicona. Dokładnie. Jak sami zobaczycie, są różne tam takie pytajniki pewne, chamskie, które robią bardzo dziwne rzeczy, ale to zobaczycie przy gameplayu, nie? Gra, z tego co pamiętam, jeszcze mam z oryginalnej dyskietki, zgrywałem akurat Mariowi to ukradłem. Zostawił mnie i zostało już jeszcze czasy. Także no, tyle. No ja myślę, że warto sobie ten tytuł przypomnieć i udowodnić wam, dlaczego nie graliśmy właśnie w Dyna Blaster czy Bombermana, tylko właśnie w tą polską produkcję, bo jest ona, jak Marcin powiedział, ma o wiele więcej zalet niż te oryginały. I na początku zastanawialiśmy się, żeby zaimplementować jakiś emulator i tak dalej, żeby sobie każdy mógł wygodnie, bo możemy tu grać nawet do 6 zawodników. Dokładnie, bo można mieć interfejs na 4 joye i jeszcze dwóch gości na klawiaturze. Ale że jest to kanał retro, postanowiłem, że zrobimy to po staremu, tak jak robiliśmy to 25 lat temu, kiedy spotykaliśmy się na mieszkaniu, no nie zaraz twojego rodziców, w małym pokoju w mojej piwnicy. Siedzieliśmy przy takim kuźba malutkim biureczku i tak, dwie osoby musiały grać na klawiaturze, dwóch na joyach, no myśmy tam byli jeden do drugiego przy tym. To szuszki byli. I w sumie te granie na klawiaturze było tak wymagające, było sterowanie jest strasznie dziwne, ale to... Ale da się to opanować. Da się opanować. Tutaj mamy troszkę więcej miejsca, jeżeli chodzi o pokój. Jak powiedziałem, robimy to po staremu. Dosyć pierdolenia. Próbujemy to zagrać tak jak kiedyś. Zapraszamy. No to co panowie, lecimy. Jazda. Po staremu. Ja jestem czarny. Dobra. Ja niebieski. Ja jestem biały. Kurwa, jak się... No nie, znowu zapomniałem, jak się te bomby rzuca i będę się... Będziesz umierał. O kurwa. Teleportacja. To jest gdzie... Aha, dobra, na dole. Dobra, tam jestem. Ja zginąłem. Ja. To jest kto to powiedzmy, widzom. Ja jestem niebieski. Ja czerwony. Biały. A ja czarny. Już nie żyję. O, sam wtedy nie bomby. Trzeba było uciec. Ale gdzie mogłem uciec, jak miałem ścianę przed sobą? Przez ścianę. Z bombą. Który ciul to wziął? Ja. Dzięki. No. Okul. O. Największym szpasem w tej grze jest właśnie opcja rzucania tych bomb, nie? Ja, tak. One jeszcze się mogą odbijać od innych, w locie to... Ale takich opcji nie było w Dyna Blaster czy w Bombermanie, nie? Chyba nie. Nie, no dlatego gramy w to, nie? O chyba. To wygrał? Mario. Mario ćwiczył. Tak. Biała zwykła. We śnie. O, pięknie. Nie widziałem, nie? Ja, nie widziałem, nie jesteśmy. Ale długo się... jeszcze. Właśnie też dużym spasem w tej grze jest to, że masz te pytajniki, tak, nie? Tak. Nie było i robimy jakieś różne dziwne rzeczy, nie? Teraz jesteśmy niewidzialni na przykład. Ale nie, da się te pytajniki... Teraz na odwrót chodzimy, łączy? Da się, ale po co? Przecież to jest najlepsza rzecz w tej grze. Ok, a nie, też macie chodzenie na odwrót i tak, nie możesz zaczynać? Tak, dokładnie. To jest po prostu chodzenie na odwrót. A nie, teraz jest dół, górę. No, ja nie... Jak się chodzi? O co tu chodzi? Ok,
kierunki zamienili, odwrotnie. Ale jeszcze jest tak, że zamieniać tylko na przykład jedną oś, nie? Tak. Tam przypalił okropnie. Kto został, Lemo? Ja. I Marcin. Ten kurwa tam siedzi w rożku, o! Zrzucenie bombą. Cały czas się sam będą puszczać. O Boże. O świetnie. Bum, 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 bum. A? O, patrz jak jest. Siad! Uważaj. Przynajmniej bierz większy ogień. Tak. Bier pytanie. Słonąłem, co za ból. Przypaliło. Marcin. Ale walczyłem do końca z tobą. Nie. Yeah. Chyba miasto by się odezwał. Jak pizdeczka znowu. Nie, że my lata praktyki, nie? Ty to nie grałeś praktycznie. Z jak zjazdem na rowerze. O, ty, gdzie, co? Biały czas? Co za putas? Mario? Mario, kurwa, fajnie. Aż to chyba ci zabuduje. Co się tam dzieje u ciebie, Marcin? Może co? Co żyjcie to pytajniki, będzie ciekawy. Dobra. Co zrobimy? Nic. A, małe te, małe wybuchy. Zaraz się skończą te małe wybuchy i będzie niespodzianka. No i w ogóle muza jest fajna w tej grze. Masz w ogóle szacun, bo to jest na jednej dyskietce, nie? No ja uwielbiam, gry na jednej dyskietce to jest mistrzostwo. Kurwa! Sam się zabiłem. Suicide, kurde. Ja to mam jeszcze zgrane z oryginalnej dyskietki, nie? Kto miał oryginał tego? Ty, nie? No to właśnie chyba ja ci to zahabiłem. O! Autostawianie bomb. Fak. No patrz, Mario. No oczywiście. Widać, kto w domu w to gra cały czas. Coś wziąłem, nie wiem co. Nie, ogień. Nie, zabrał mi ogień. Bombki. A uciekł. Ja nie mogę stawiać, kuźwa. W końcu kogoś zabiłem. Slow. Powolutku. Ja nie mogę stawiać bomb, ten się wleczę. Bierz pytajnik, będą jajca. No właśnie o to chodzi. Ja biorę pytajniczki. Bo nigdy nie polecam brać pytajnika, jak masz ślepy zaułek. Nie! Ta czerwona Franca mnie zabiła. A fajnie się drono, jak się spalą. Ja bym naprawdę płonęli. Ale trochę ten daszek mi przypalił troszkę. Ja już teraz martwię. Ja pamiętam, ja to kupiłem tą grę, jak miała premierę na jakimś festiwalu w Katowicy. No proszę. Pamiętam, ja nie wiem, czy gdzieś mam tą dyskietkę jeszcze oryginalną. Ja ci to badałem no, po prostu kiedyś. Ja będę to się zgrałem z oryginałem. Tego. Dawaj go! Przysmolił. Trochę nam to zajmie, gdyby do 5 wygranych gramy, nie? No. Lemon, bo my żadnej rundy nie wygraliśmy, trochę wstyd, kurde. Ale wiesz, parę osób... Pewnie, ten już kurwa ciepie bombami, no. Ej, fuck off! Fuck! No odpierdolcie się, co? Wintringla! A dalej mam przechodzenie przez ściany, nie? Już się skończyło. No można ten, bo jak ktoś mnie pyta, nie masz utknąć w ścianie, nie? No, ja tak raz utknąłem. Małem buch. A to jest fajna mapa, bo jest wszystkie te murki można zniszczyć. No. Coś z oświetleniem poszło nie tak. Zawsze naprawimy. Dobre jest. Romantycznie się zrobiło teraz. Dobra, jak zginę, to zaraz poprawię, nie? No! Małe buchy są tak za easy. Macie tam, bo się dobrze bawicie. O, wybiorę pytajnik.
No i... Ja! A nie, dobra, ja żyję. Ja żyję teraz. Nie zmarłem, podmieniło mi. Teleport bo mnie na potwora. No to... Zemszczę się na tych wszystkich ustach. Co, wycałujesz się? Co takie małe wybuchy gdzieś tam? Dobrze wzięliście. Tutaj nabrałem. Może jakieś pytanie wzięliście. Nie, to co zostaje z Marcinem i tak zostaje w pierdolu. Zobaczymy teraz. To najlepsze, no, najlepszy jest motyw, jak już tak nazbierasz tych bomb, już takie sznurki lecą. A, to jest wtedy super. Wtedy jest to dopiero rozrywka. Dobra, trzeba pozbierać jakichś parę rapów w ogóle. Bo... Ale się boją tych pytajników, kurde. Dobra, fajnie. Widzę, jak jest ogień potem na całą planszę. Tak? Dobre. No. Ale on ma większy ogień chyba. No, no, ma większego rażenia. No i się sam zabił. Się sam zabił. Sam się największym wrogiem to jestem ja sam. Dla sam dla siebie. No. Ja się ten włączę tylko szybciutko. No, damy już. Za późno. Raz. Giniesz już, nie ma czekaj. Nie ma takiego czekania. No i zeżar. No, ale wkurzające są te przeszkadzajki. Prawie jak tam bombę miałem. Bo... Nie bombę, tylko płomień. No kurwa, no! To sam się zabombiłeś? Jest jakiś ten... Aha. Ogienek, monster. Monsterek jeden. Dobrze ci. Gra nie daje, nic nie ma. No nie nic daje, nie ma. Tu nie daje gra. Maszyna nie daje. Robot polowania. No patrz! No, no maszyna tylko nie ogień. Daje. No nic. No, to bomby nie ma. Muszę się tam dokopać do tego, do Lemona. On tam zostawi dobro. Ale swoje truchło. O kurde! No! Sam się swoimi bombami go zaczął. Samo puszczanie bomb było, nie? Hello. No i zostały. A to ja potem je zabuduję tutaj zaraz. O, tam są bombki, widzisz, tylko właśnie spalą się zaraz chyba. O nie, o nie. Do długo jeszcze będzie to? Sam nie wiem, po prostu trzeba wziąć pytajnik. Weź pytajnik się mieści. Wiesz, mam fajne. Rozsypacie randomowo. Tak, pewnie, kurwa. Dobra, w sumie. Ktoś może zginie. Mario ma chyba tam dobrą pozycję. Ja nie mogę tutaj zbyć z tej wnęki, kurwa. O! No. Bo tam był blisko już. Prawie. Dawaj ten pytanie. Fuck you. Ja mam jedną bombę tylko. Ty też? No, Jezus, jaka bieda. A ja tam idę. Ja tego nie ogarnąłem. No co, kurwa? No dajemy wam fory. Ja się głównie sam zabijam, nie wiem jak to robić. Kurwa, ile joysticków żeśmy połamali przy tej grze, nie? Chyba więcej niż co? No to fajnie, no to ja już nie wyjdę teraz. Jak nie wyjdę? Czekaj, zaraz ci pomogę, wrzucę tam bombkę. No, pomożesz mi, na pewno mi to pomoże. Jak mi to pomoże... Co? A ja się sam zabiłem, bo nie ogarnąłem. No i to właśnie pytajniki, tak? Ja tego nie pamiętałem. Czy do góry nogami jest wszystko? O nie! Spokój się z tą bombę podstawę. Ale rzucać ja sobie też właśnie chciałem rzucić, a zrobiłem to, co mało. Zginęłem na samym początku. Ej, no to teraz co? Jeszcze jedna i wygrałem. Chyba. Nie może, cię za samą dowalić. Ja zrobimy dogrywkę później jeszcze. O Boże, nie wyszło. Pomogę wam wziąć coś. Ja przyznam te mapy właśnie co ten, co można prawie wszystkie te zniszczyć. O, pod bombę wszedłem, no. A świet, to niż wątpię bombę. Tam ci dorzucę. Pomóż mu dorzucić na sobie. Nie, pomogę. Ja tylko pomagam. No, nie wychodzi mi ten tu ciebie, kurwa. I przyspaliło mi daszek znowu. A fuck! Nie zauważyłem tam tej bomby. Dobra, teraz ten. Lemon broń honoru, kurwa. Retrogulaszy.
A my nie mamy honoru. Ojojojo. No, nie wychodzi mi też to rzucanie tak szybko, jak bym chciał. Zostawił. Muszę zrobić w końcu adapter na 4 joje. Bo później trzeba jeszcze joje tego skończyć. O nie, to tu no. Ale ognie. Wiele ognie. No, pytajnik wziął. Czy teoretycznie tu można grać w 6 osób, nie? Tak. Tak, tak, tak. Był na klawiaturze i 4 joje. Sypaj bombami. O Jezu. Tak nie. To jest jeszcze jedno, nie? Jest! Mam buchara! Gdzie jest? On tu jest. Ona nie dobrze pomyślała. Wal się, kurwa. Na dyskoteku. Ja tylko pomagam, ja ci nie przeszkadzam. No i bombę mi zepsuł, no. A, można przez ale szary. Ale przez szary można przechodzić. Ja. Dzień dobry. Ja dzielę. No i tak z wirusem grać, z nim były najlepsze jajce. Idź z bombą, no. Boże, tam były jaja. Godzinami to graliśmy, no. To nie fair. Jaka kumulacja ludzi! Ja się zablokowałem! Spaliły kłopy same. Już nie można przechodzić, tak? Czy można? To nie, nie można już. No i dlatego ja się tam zablokowałem, kurde. No to mówię właśnie, to trzeba uważać przy tym przechodzeniu, bo ktoś weźmie inne pytajnik. O, dwie bomby. Aaaa! Wygrałeś. Wygrał? Na tym kończymy, gratulujemy Silidarowi. Dziękuję za rozmowę. No mi się udało honorowo. A mnie blamasz jak zawsze. To przejdźmy do podsumowania, panowie. No. Także to na tyle, jeśli chodzi o niej. No to jesteśmy już po turnieju. Silidar, gratulujemy. Brawo. Ale Mario też był blisko, blisko widać. Mega blasty z egzastą na rowerze, kurwa, się to grało. No i nie wiem jak wy panowie, ale poczułem się przez chwilę właśnie jak 25 lat temu. A ja nie. Joysticki przeżyły na szczęście. Joysticki przeżyły na szczęście. Klawiatura też, także jest okej. To jest fajny element losowości. Mimo tego, że chcesz czasami wygrać, masz dużo bomb, masz dużo ogni, ale tak. Ktoś weźmie pytanie, go trzuci ci planszę, no i... Albo tak jak mi wielokrotnie się zdarzyło, że nie wyszło mi ten motyw rzucania bomby i postawiłem sobie przed sobą, a z drugiej strony miałem murek, no i... No, dziękuję, do widzenia. No, i pogrzenie. Ale co, no, jest przy tym dużo zabawy. Podoba mi się właśnie ta losowość, wtedy więcej się dzieje, nie? No. Mi się podoba najbardziej to, że siedzi z... Czterech starych chłopów przy jednym kompie. Nie, no, nie, tych, nie, tak. Online, nie online, tak, to teraz jest. To jest zupełnie inny rodzaj interakcji. Jeżeli. Polecam taki sposób grania w ogóle. Chociaż ja nie neguję grania po sieci i tak dalej. Wiadomo, że wygodniejsze, nie trzeba się tak właśnie cisnąć. Ale w tym jest właśnie urok. Właśnie, w tym ciśnięciu się i robienie sobie docinek, wiecie, na żywo, face to face, zawsze to jest bardziej zabawne, tak mi się wydaje. To musimy jeszcze kiedyś spróbować na sześciu zagrać. W zanadrzu jeszcze byśmy mieli chyba Extreme Racing. Extreme Racing. To też żeśmy się zagrywali. Ale to kiedy idzie. Także to na tyle, jeśli chodzi o Mega Blast. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy naszym gościom specjalnym, Cizerowi i Mariowi. Myślę, że to nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy się widzimy. Do następnego. Do trzeciego.